ogóle Wielka Sobota w Kościele ma niezwykły charakter, ponieważ mamy bardzo bogatą liturgię Wigilii Paschalnej. Taką centralną częścią tej całej liturgii jest mianowicie poświęcenie wody chrzcielnej. Dokonuje się jej raz w roku w czasie właśnie obrzędów Wielkiej Soboty. Wcześniej mamy przepiękne poświęcenie ognia, wniesienie uroczyste paschału, który symbolizuje Pana Jezusa zmartwychwstałego. On wkracza do ciemnego kościoła. Jest to przepiękny obraz. Następnie bardzo rozbudowana liturgia słowa, kilka czytań, które opowiadają o dziejach zbawienia. No i wreszcie po poświęceniu tej właśnie wody chrzcielnej następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. No i msza święta od Wielkiego Czwartku, lud czeka na nią, ma już ona taki właśnie świąteczny, radosny charakter wielkanocny. No i w naszej świątyni już mamy rezurekcję, ponieważ rynek w tym roku był remontowany, no więc obeszliśmy dookoła kościoła z procesją rezurekcyjną. Mianowicie dzisiaj właśnie ta liturgia u nas w kościele miała niezwykły charakter, dlatego że odbył się w czasie tej liturgii chrzest osoby dorosłej, ponad 20-letniej kobiety. Zwykle chrzci się dzieci. Czasem w niektórych parafiach te dzieci, niektóre chrzci się też właśnie w czasie tej liturgii wielkosobotniej, chociaż jest to już w tej chwili coraz bardziej rzadkie zjawisko. No to liturgia jest długa, nie wszystkie dzieci potrafią sobie poradzić z tym problemem, jeszcze bardziej ich rodzice. Natomiast tym razem był to chrzest osoby dorosłej. Zwykle, kiedy chrzci się osobę dorosłą, to udziela się jej od razu trzech sakramentów. Sakramentu chrztu, bierzmowania i ta osoba przystępuje do pierwszej komunii świętej. Jest to przywilej tylko i wyłącznie biskupa. On może udzielać tych trzech sakramentów, czyli w ogóle chrzcić osobę dorosłą. Ksiądz biskup Roman udzielił mi zgody na udzielenie dwóch sakramentów, sakramentu chrztu i po raz pierwszy udzielenie jej komunii świętej. Będzie w naszej parafii w czerwcu bierzmowanie, więc wtedy Maja, bo tak ona ma na imię, przystąpi do sakramentu bierzmowania. Osoba dorosła przechodzi tak zwany katechumenat. To musi być przynajmniej okres półroczny. No w tym przypadku był to dłuższy okres. Przygotowuje się, poznając prawdy wiary, stopniowo wchodząc w sprawę przeżywania wiary, uczestnictwa w obrzędach w kościele. Jest grupa, która jej towarzyszy w tym wejściu do kościoła. Są stopnie katechumenatu, odbywają się uroczyste ceremonie, tak zwane celebracje i one też miały miejsce w kościele. Namaszcza się taką osobę również, bo to się bardzo rzadko odbywa, olejem katechumenów poświęcanym w Wielki Czwartek w katedrze. No i koniec to fantastyczna liturgia chrztu osoby dorosłej. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że towarzyszy temu katechumenatowi taka dość niezwykła sytuacja. Katechumen ma prawo uczestniczyć we mszy świętej tylko do zakończenia liturgii słowa. Później kapłan zwraca się do katechumena: idźcie w pokoju, niech Chrystus wam towarzyszy, niech was prowadzi. I ta osoba opuszcza mszę, ponieważ nie ma prawa dalej w niej uczestniczyć. To jest niezwykłe przeżycie dla wiernych na mszy. No bo my sobie wyobrażamy, że jesteśmy na mszy świętej, bo tak sobie wybraliśmy, bo możemy sobie pogrymasić, bo dzisiaj nie pójdę, bo jest deszcz, bo jest zła pogoda, bo mam złe samopoczucie, a ta osoba chciałaby być na mszy, ale nie może, bo się dopiero przygotowuje do chrztu. To są niesamowite znaki.
Przyznaję, że ja po raz pierwszy w życiu kapłańskim uczestniczę w takim przejściu przez katechumenat dorosłej osoby i jest to dla mnie również niezwykle poruszające i wzruszające. Ma rodziców chrzestnych, w tym przypadku będzie miała jednego rodzica chrzestnego, matkę chrzestną, no i ma także osoby, które jej w tym wszystkim towarzyszą, więc cała grupa, która się za nią modli i później po chrzcie będzie jakby takim naturalnym środowiskiem, w którym ta osoba będzie uczyła się stopniowo coraz bardziej wiary.